poseł Artur Górski. Witam Państwa. Panie pośle, okazuje się, że Platforma nie chce politycznych urzędników. Pracowników służby cywilnych ma być w przyszłym roku, nowych pracowników służby cywilnych, zaledwie 200. Jak pan to ocenia, a jak to było za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości? Czy mamy już do czynienia z czasami podobnych układów jak w Elewarze, czy w ośrodkach wdrażających środki unijne na Mazowszu? Czy to jest państwo Platformy i PSL-u, pracowników z Platformy i PSL-u w agencjach rządowych? Widać bardzo wyraźnie, że tej ekipie rządowej nie zależy na tym, aby zbudować sprawnie działającą administrację rządową. Co roku mianowanie otrzymują ci członkowie Korpusu Służby Cywilnej, którzy zdali egzaminy, którzy pokazali, że są przygotowani do tego, by pełnić najwyższe stanowiska w administracji rządowej. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości to było nawet 3000 mianowań w ciągu roku. Gdy tymczasem w tamtym roku zmniejszono do 500 mianowań, w tym roku był wniosek Ministerstwa Finansów, aby było 0 mianowań i ostatecznie zdecydowano się na 200. To znaczy, że w tym roku jedynie 200 nowych pracowników administracji rządowej otrzyma mianowanie. Co mianowanie oznacza? Mianowanie oczywiście oznacza trwalsze zatrudnienie. Takiego pracownika nie można w sposób prosty zwolnić. Jest on jakby chroniony, jeżeli chodzi o prawo pracy. I takie osoby oczywiście dostają dodatek służby cywilnej w związku z większą odpowiedzialnością, którą biorą na siebie. To się wpisuje w politykę tego rządu, który tak jak i w przypadku dyrektorów szpitali, jak i w przypadku rektorów uczelni, tak również w przypadku dyrektorów komórek organizacyjnych, którzy uważają, że tu muszą być menadżerowie. Menadżerowie, prawda, a nie specjaliści, fachowcy, apolityczni. Zresztą z tym się wiążą również pomysły, które gdzieś tam docierają do nas ze sfer rządowych, pewne propozycje, żeby w ogóle odejść od konkursów, żeby dyrektorzy komórek organizacyjnych nie byli powoływani w drodze naboru, konkurencyjnego naboru. No to by oznaczało całkowite upolitycznienie służby cywilnej. Służba cywilna ma służyć, czyli administracja rządowa ma służyć nie politykom konkretnej partii, ale ma służyć państwu, ma być kręgosłupem państwa. A tutaj w tym przypadku, rezygnując z mianowania, to tak naprawdę podcina się, władza podcina gałąź, która ją utrzymuje. Jakby niszczy ten kręgosłup państwa, czyli tak naprawdę niszczy państwo. Panie pośle, Ministerstwo Finansów tłumaczy się, że ta liczba zero w planowanych mianowaniach wynikała z tego, że rząd chce wprowadzić oszczędności budżetowe, że chce zmniejszyć zatrudnienie w administracji. Jak by się pan odniósł do takich tłumaczeń ministra finansów? Ja uważam, że czym innym jest redukcja w administracji, prowadzenie takiej polityki, która rzeczywiście, można powiedzieć, zracjonalizuje proces naboru, proces wymiany kadr, a czym innym jest próba jakby pokazania członkom korpusu, że mają szansę awansu, że mają szansę rozwoju zawodowego, że mają szansę rzeczywiście służyć państwu na lepszych stanowiskach. Nie ma wątpliwości, że propozycja 0% mianowania świadczyła o braku znajomości prawa, dlatego że ustawa jest tak skonstruowana o służbie cywilnej oraz takie są wymogi dotyczące absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, że muszą być mianowania. Każdy członek Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, który rozpoczyna studia w tej szkole, ma obiecane w przepisach prawa, ustawowo ma obiecane, że otrzyma mianowanie po skończeniu tej szkoły. W związku z tym propozycja Ministerstwa Finansów, aby to było zero mianowań, tak naprawdę łamała prawo. I ja w tej sprawie mocno protestowałem, także na Radzie Służby Cywilnej, i mam nadzieję, że także mój głos przyczynił się do tego, że chociaż 200 urzędników mianowanych przybędzie nam w najbliższym roku.